Tomasz Romanowski przez XTB KSW Kolosseum 2. Witam serdecznie. Witam. W jakim nastroju i ile kilogramów zostało do zbicia? Bo to pewnie to wpływa na ten nastrój głównie. 300 gram zostało mi do zbicia, także już mam wagę. Cięższe zbijanie z uwagi na to, że ten limit jest troszeczkę, może nie obniżony, no ale po prostu nie ma tej tolerancji? Nie ma w ogóle ciężkiego, tylko no wiadomo, no gdzieś tam wolę wcześniej to zrobić, żeby się, jak to powtarzam setny raz, nie stresować się, bo to jest na pewno też jakiś bodziec dla mnie, który nie jest mi potrzebny. I sobie robię wagę, troszeczkę cierpię więcej dni, ale szybciej robię, cierpię więcej dni, ale chociaż jestem spokojny, przyjeżdżam ze spokojną głową i nie mogę się doczekać jutro 10, jak zacznę się ładować i tak waga wróci do 92-93, także... Czy z uwagi na to, że to jest walka opasna, którą tak długo czekałeś, walka na Stadionie Narodowym, te przygotowania, ten obóz, to wszystko, co się działo przed tym pojedynkiem, było wyjątkowe, czy starałeś się nie wprowadzać i nie mieszać w przygotowaniach i zrobić wszystko tak, jak do tej pory, wtedy, gdy działało? No wiadomo, wygranego składu się nie zmienia, wygranego podejścia i tak dalej, więc nic nie zmieniałem. Na pewno też zajechany też jestem tymi ciągłymi walkami i troszeczkę czasami trzeba sobie po prostu odpuścić na chłodniejszą, mądrzejszą głowę, jak już jestem doświadczonym zawodnikiem, więc na pewno też na to zwracałem uwagę, a jakby zobaczymy, jak wyjdzie w sobotę, tak? Te moje wszystkie jakby przewidywania i ta moja cały czas nauka, która idzie, wiadomo, jak widać, na razie w dobrym kierunku. Do tej pory zawodnicy zawsze wiedzieli, co trzeba zrobić z Tomkiem Oranowskim, żadnemu się nie udało. Czy już ta hipnoza na Pawlaku została wykonana na ostatniej gali? Już zaczynasz podchodzić do tego, jakby wchodzić do głowy, no bo to jest coś niewiarygodnego, że Michał Pieczek jest zapaśnikiem, nie korzysta z tego. Radek Paczuski jest dużo lepszy zasięg, tak samo Andrzej Grzebyk, nie są w stanie tego wykorzystać. Jesteś tak niewygodny dla nich, że oni nie wiedzą, co robić, a finalnie nie robią tego w klatce. Wiesz co, no z każdym sparring partner mówi, że właśnie jestem niewygodnym zawodnikiem dla każdego. Nikt nie lubi, mało ludzi lubi ze mną sparować, już jak to też wcześniej powtarzałem. No ale no, w tej walce ja będę obalał i będę dążył do parteru, jakieś poddanie, skrętóweczkę czy coś. I... Słuchaj, no wiadomo, Paweł wie, co ma robić i dlaczego to mu się nie uda. No bo walczy z Tomkiem, proste. Dobrze, w takim razie jeden temat, który mnie ciekawi. Patryk Kincl, zakończyła się jego gehenna, jeżeli chodzi o walkę z Carlosem Wemolą. 19 miesięcy chyba czekał na to starcie, odkąd odszedł z KSW. Dzielicie tę samą kategorię wagową, Patrykowi kończy się w grudniu kontrakt i na pewno... Ma pas, tak? Wygrał teraz pas, tak? Czyli no tak, 5, tak. Na pewno ciężko będzie odejść, jak ma pas, aczkolwiek fajnie by było, nie? Zrobić z nim rewanż, jakbym ja wygrał, ściągnąć go tutaj praktycznie walczyć o dwa pasy dwóch federacji, więc to takie też po cichu na pewno o tym myślę. Też gdzieś tam były takie propozycje, żeby takie coś zrobić, no ale na razie trzeba wygrać w sobotę, nie? Żeby sobie tam ustawiać warunki pod siebie i żeby mi pasowało, to wygrywamy w sobotę, a później na pewno chciałbym... Później na pewno chciałbym walczyć z Patrykiem Kinclem. Także Patryś, jak wygram walkę i ty wygrałeś, to zapraszam cię do tańca, bo wiesz, że tam ci się tylko udało. Tomek, twoja droga po pas trwała od 13 marca 2020 roku, od walki z Mariuszem Radziszewskim, czyli pierwsza walka w tylko jeden. Trwało to ponad 2 lata, tylko jedna porażka ze wspomnianym wcześniej Patrykiem Kinclem. Jakbyś... 3 lata. 3 lata? No bo jest 2023. A trzeci, 3 lata, no, faktycznie, masz rację. Sprawdzasz mnie, czy zbijam wagę, czy jestem... tak, sprawdzałem cię, nie pomyliłem się, sprawdzałem. Musiałem się jakoś obronić, nie? 3 lata, jak byś to podsumował i czy jakbyś 3 lata temu ktoś ci powiedział? Wiesz, dziękuję federacji, że tak naprawdę rodzina też otworzyła mi oczy na życie, a federacja tylko jeszcze po prostu jakby dorzuciła tą wisienkę i no jestem wdzięczny federacji całej, że mogłem tu zawalczyć, bo to tak naprawdę nie wiem, co by było, jakbym nie wygrywał i nie stąpił do tego programu, mogłem moje życie się całkiem potoczyć na gorszą drogę, aczkolwiek, no mówię, wiedziałem, w co wchodzę, bardzo się zdyscyplinowałem i chciałem po prostu tego pasa i z góry dziękuję włodarzom i wszystkim ludziom, sponsorom oczywiście moim, oczywiście Arturowi Czarnemu, który mimo tego, że gdzieś tam wcześniej nogi się powijały, to i tak on zawsze z nami był, rodzinie, sponsorom, wiadomo, federacji i w
Wojowi, że po prostu dał mi szansę zobaczyć w tym programie, nie? Także no jeszcze nic nie jest spełnione, jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia, ale jestem na dobrej drodze i w sobotę będę chciał na pewno unieść tą złotą blaszkę do góry i się cieszyć. Bez względu na wszystko, jak to się wszystko ułoży, no to trzeba powiedzieć, że od razu jest to już historyczne wydarzenie. Na Stadionie Narodowym taka walka o pas to jest coś, co właśnie. Myślałeś kiedyś, że uda się coś takiego, w czymś takim uczestniczyć? Jak zacząłem już podchodzić bardzo profesjonalnie do sportu walki i w ogóle do sportu, to tylko chciałem walczyć na największych organizacjach, na największych galach, w najlepszych organizacjach. Chciałem też zostać właśnie w nich mistrzem, więc jakby ciężko powiedzieć, czy jakby, nie wiem, myślałem o tym wcześniej. Ja po prostu byłem tak sfokusowany swoimi walkami, że ja po prostu przeskakiwałem z bariery na barierę i schodziłem coraz wyżej, szczebelek po szczebelku, i po prostu się znalazłem w tym miejscu. I wiedziałem, jak to wygląda z wcześniejszej perspektywy, jak przegrywałem walki i gdzieś tam, wiesz, marzenia poszły, bo włączał mi się jakiś tam wirażka. Później przegrywałem, to mnie szybko jakby zweryfikowało wszystko. Później znów wygrywałem i wiedziałem, że muszę po prostu tylko to przejść, ten proces, nie? Żeby gdzieś tam w główce zachować cały czas tą taką normalność człowieka. Oczywiście czasami z pazurem, ale normalność na tle codziennym. No i udało się i jestem dlatego w tym miejscu. Nie? To tak doświadczonego zawodnika, który na tle ma walk za sobą i różnorakich wydarzeń. Taka walka na Stadionie Narodowym, przy takiej ogromnej w sumie publiczności, to jest coś, co gdzieś tam siedzi w głowie i tam jakoś wrażenie robi? Wrażenie robi na pewno, nie siedzi w głowie, ale wrażenie robi. Byłem tam wczoraj i pomyślę, że tam jest 3 dni do gali jeszcze, a jak wchodzisz na ten stadion, to jest, wiesz, tam, to nie da rady tego opisać, nie? A jeszcze jak wjedzie ta pioseneczka Koleseum na otwarcie tej gali, ten reto zwrotka mi się bardzo podoba, więc jak to usłyszę, no to będzie koniec świata, nie? Boję się, aż mam dreszcze sam, wiesz, ja akurat jestem stworzony do tego, wiem, i po prostu, wiesz, mnie takie coś jara, nie? Nie wyprowadza mnie to w ogóle z równowagi, gdzieś tam, wiesz, nie myślę, o, bo tu jest dużo ludzi i tak dalej, tylko oni mnie noszą, oni mnie wszyscy noszą i mam nadzieję, że tego wieczoru będą mnie później nosić na rękach. Mocna ekipa wybiera się? No 250 osób tam będzie, nie, ode mnie, także, no taki jakby na ten kryzys jest inflacyjny. I więcej oczywiście, tylko ode mnie wzięło tyle osób, nie biletów, nie, ale gdzieś tam na inne sektory i tak dalej, to będzie dużo więcej osób, no co no, fajnie, cieszę się, bardzo mi miło i tyle. Wczoraj w mediach został wywołany temat pasa BMF i od razu został wywołany osoba twoja w walce z Romanem Szymańskim. Czy chciałbyś zawalczyć o taki pas i czy Romek też by był ewentualnym przeciwnikiem? No jasne, że chciałbym zawalczyć wszystkie pasy, które federacja mi zaoferuje, to będę chciał walczyć. Wiadomo, jest trochę lżejszy, ale wygrał kiedyś z moim bratem, więc na pewno to by była dla mnie też fajna walka i dużo by na pewno nam dała, więc jak najbardziej, ale oczywiście nie uciekajmy od tej, co będzie w sobotę. Najpierw jeden pas, a później pas największego czego? No, boicie się przekląć? No i wszystko. No tutaj gościu z fame to wie, jak się przeklina. A ja się dopytam dalej właśnie, Tomek, bo ty jesteś osobą, którą można lubić, którą można nie lubić, ale polaryzujesz tych ludzi. Te wywiady z tobą też zawsze są ciekawe. Myślisz, że to też może pomóc w twojej karierze dalej, bo ci zawodnicy, ci kibice chcą cię oglądać? Nawet właśnie patrząc z tego powodu, są zaciekawieni, co ty powiesz po walce. Ostatnio też miałeś przesłanie do hejterów, czy tam dwie walki wcześniej. Dwie walki wcześniej chyba to była gala w Kielcach, tak mi się wydaje. Nie, nic tam nie mówiłem. Zachowałem oczywiście tam pokorę, bo przecież nie zrobiłem wagi. A w Radomiu też nie, a na ściance, wiem, na ściance. Ale po walce, jak mówisz od razu, no to musiałem zachować pokorę, no bo nie zrobiłem wagi, przestrzeliłem limit. Jakby w Ostrowie walczył, wygrałem z Kęsikiem, no to powiedziałem, że dajcie mi tą walkę o pas, więc tam też było całkiem, wywołałem bardziej do tablicy Kawula i całą ekipę z KSW. No a teraz wiadomo, no co, dziękowałem też rodzinie i Radkowi, bo to też taka walka była z szacunkiem wielkim i tyle, na ściance nie pamiętam, co mówiłem. Było coś, było. Ale nie, co ty, nie podkręcę, bo ja tutaj nic nie mam do hejterów i tak dalej. Ja dzięki nim jestem w tym miejscu, gdzie jestem, wiesz, jestem takim gościem, który akurat karmi się takimi rzeczami, tym takim, wiesz, jak ktoś ci życzy niepowodzenia i tak dalej, bo szczerze ci powiem, że
Jakbym miał to tych takich najbardziej złych gdzieś tam sponiewierać, to by byli, wiadomo, napy, czyli ci, co tam z dziećmi i tak dalej i różne rzeczy, to takich bym nie tolerował ludzi, a ludzi po prostu hejterów, którzy gdzieś tam czy konstruktywnie, czy niekonstruktywnie się wypowiadają, to jak najbardziej ja się takimi rzeczami karmię i po prostu ja nie mam nic do nich, wiesz, oni będą, muszą być, wiesz, to jest najśmieszniejsze, że jest parę takich komentarzy, że gościu z tego samego linka, tam ja akurat tego nie sprawdzam, ale tam Leda, którego pozdrawiam, gdzieś tam mi chciał wysyłać takie jakieś komentarze, to mówił, że wcześniej, jak mówiłem, że chcę walki z Soldiczem, no to pisali, że jestem debilem, a ten sam gościu później napisał polski Soldicz, nie? Więc wiesz, teraz ich zrozum tak naprawdę, weź się na nich denerwuj i weź staraj się siłą coś im udowadniać. No to by było strasznie głupie i wchodzić z nimi w taki temat, który praktycznie jest do wygrania, więc odpuściłem na początku, troszeczkę mnie zabolało, raczej zabolało. Na początku mnie to wkurzyło bardzo, że wiesz, że gdzieś tam Szuli zgrywał bohatera, wiesz, w mediach. Ja mu tylko odpowiedziałem, ja byłem ten gorszy. Wiesz, Czarek tak naprawdę z nikim nie wygrał, już wiesz, wywoływał Michała do walki. Zobacz, no ja bym wygrał dwie walki w KSW, czy jedną i bym miał wywołać Mameda. No to zobacz, co by ze mną zrobili tak naprawdę ci hejterzy, nie? Bo już bym chciał Mameda, najlepszego gościa i tak dalej, albo po prostu bym wygrał jakąś walkę, bym powrócił, dajcie mi walkę o pas, nie? I tak naprawdę w KSW mam 7 walk stoczonych, ale pamiętajmy, że jeszcze 3 wygrałem w programie, wygrałem ten program cały, więc tak naprawdę mam 10 tak stoczonych, 10 z tego, z czego 9 wygrałem, nie? Więc to jest dużo, mogę sobie pozwolić na więcej, ja i tak sobie nie pozwalałem, więc jakby Michał jest moim przyjacielem i ktoś po prostu w jego, w takim ciężkim momencie formy chciał go wywołać do tablicy. No to mi się to nie spodobało i co było? Też był na mnie hejt. Wiesz, więc nic złego tak naprawdę nie powiedziałem, a to, że ludzie mnie nie lubią przez pryzmat tego, że hejtują, że jak wyglądam, jak chodzę, bo jestem, wiesz, albo jak mówią na mnie gangster, nie, czy coś tam, ale słuchaj. I ja teraz mówiłem, nie, wiesz, mówię, ja nie wymyśliłem sobie ksywy, ksywy. To powiedziałem po walce, Polish Gangsta, motherfucker right here, tylko ja to wziąłem właśnie z tego, że ci ludzie wszyscy mnie nazywają, to po co ja mam walczyć i mam udawać grzecznego, wiesz, księcia z bajki, to pójdę w ich stronę, w tym kierunku, jak Eminem to zrobił w 8 mili, nie? Że oni go najechali, a ten wszystko powiedział o sobie, to co miał powiedzieć gościu na freestylu, więc ja uprzedziłem to wszystko i powiedziałem Polish Gangsta, motherfucker right here i tak kurwa jest. Dużo ludzi też porównujecie do Diaza, że jesteś naszym polskim Nate'em Diazem, ale ja bym chciał pociągnąć ten temat dalej, chodzi mi o to, że to ci też muszę... Jakbym się jarał tyle kiedyś to... Chodzi mi o to, że ta medialność i właśnie ta polaryzacja ludzi też może ci pomóc w przyszłości, mi się wydaje, w tych bardzo medialnych walkach. Idealnym przykładem jest Borys Majkowski, który kiedyś dostał walkę z Mohamedem Khalidowym. Też był bardzo medialny, dalej jest bardzo medialny, ale chodzi mi o to, że nie tylko walory sportowe, ale też te walory medialne mogą ci pomóc w pójściu jeszcze krok dalej. Znaczy wiesz, ja jestem cały czas sobą, nikogo nie udaję, wiesz, nie chcę nikogo udawać, po prostu jestem sobą, jestem szczery i wiesz, czy z przyjaciółmi, czy z bliskimi osobami zawsze powiem zawsze to, co jest niewygodne, a nie tylko to, co jest dla kogoś wygodne. I dlatego to jest tak, nie? Wiesz, dużo ludzi nie lubi prawdy, nie lubi szczerości. Każdy lubi klepania po bareczkach. Dlatego mamy takich słabych ludzi psychicznie, moim zdaniem oczywiście, właśnie przez to, nie? Że ludzie nie umieją się pogodzić, bo na przykład całe życie są klepani, a nagle coś się stanie, powiedzmy, noga się powinie w walce czy coś i ciężko się im odbudować. Ja lubię jakby, też kiedyś tego nie lubiałem, ale wiem, że to bardzo mnie wzmocniło psychicznie i wiem, że dzięki właśnie takim sytuacjom po prostu mój mental jest na takiej wysokości, że no nie jest w stanie, wiadomo, nigdy nie mów nigdy, ale nie jest w stanie mnie nic złamać i czy wygrana, przegrana, czy jakiś tam gościu, który coś sobie napisze i tak dalej, no to jak, jeżeli myśli, że mnie tym urazi, no to uraża siebie po prostu za to, że jest takim prostakiem, nie? Dobrze, trochę tutaj tych kolorów nam potrzeba w tym polskim MMA. No i mamy. To co, Tomek, dziękujemy ci i nie zatrzymujemy. Dziękuję wam. Jutro również. Się najedz i widzimy się poważnie. To jest jedną kwestię, dopytał tego klipu, bo nie byłeś na fladze w studio, nie macie w klipie. Następna rzecz, patrz, nie? Zobacz. Sponsor się wycofuje, co? Słuchaj, on chyba walczy o to, wiesz? Następna rzecz, nie? Wiesz, tak jak mówią,
gdzieś tam ktoś mnie oznaczył w komentarzu na tym KSW, nie? I mówię, o, pokory brak. Ja mówię, przecież ja to zrobiłem specjalnie. Wiadomo, że na podkrętkę plakat plakatem, KSW widzi, zobacz, jak można łatwo ich, jak łykają wszyscy paprykarz. Wiadomo, że fajnie by było. Słuchaj, wiadomo, że fajnie by było, jakbym tam był na tym plakacie i tak dalej, ale ja to zrobiłem po to, żeby pamiętali, że ja też jestem i żyję, a nie po to, że ja jestem gwiazdą i że ja muszę tam być. KSW miało na to jakiś inny plan, warszawiacy tam byli, więc jakby normalna kolej rzeczy, że promują tutaj ludzi stąd, żeby jak najwięcej przyszło ludzi z Warszawy, a ja tylko po prostu zaznaczyłem swój teren, że ja jestem tutaj, żeby nie zapomnieli o mnie, bo ja cały czas się wspinam i tyle, nie? Także to jest na tej zasadzie i fajnie, że to tak wszystko się odebrało. Po prostu jakby mogę sobie teraz wyczytać ludzi, jak to odbierają i jak to wszystko sobie segregują w swojej głowie, nie? I także fajnie, bo też mogę sobie jakby na przyszłość rozczytać ludzi, nie? Są bardzo łatwi do rozczytania. Czy myślisz też o tym, że po tej walce, jeśli zdobędziesz oczywiście pas, następna będzie już z Mamedem? Nie wiem. Tutaj teraz słyszałem, że Mamed nie wie, czy będzie, najpierw musi wygrać walkę. Wiesz, też no lubię też Mameda, jest też z moimi przyjaciółmi, kolegami bardzo związany. Oczywiście chciałbym z nim zawalczyć, bo to jest nieuniknione, jeżeli on by chciał. Dla mnie medialna walka też bym chciał, ale to wszystko czas pokaże, nie? No, to jest takie, no, też jedno z głównych moich marzeń, nie? Żeby pokonać legendę i żeby stać się legendą, więc wiem, że mam do tego narzędzia i że jestem w stanie po prostu to zrobić. Nie? Ja ten wątek flagi dokończył, bo mi do końca chodziło o to, co wywołałeś w studio i tylko klip, bo powiedziałeś też nam w wywiadzie, że klip ci się nie podoba, bo ciebie tam nie ma, to jakby idąc dalej w tą retorykę. I to też było w sensie takim, że widzisz, pomyślałby, jak mnie nie znasz, to pomyślisz, że gwiazdorze, ale jak mnie znasz, no to wiesz, ja sobie z tego cisnę. I tyle po prostu, nie? Wiesz. Przypominam, że ja tam nie chcę być na siłę, tylko przypominam, że ja tu dalej stoję. A to są dwie różne rzeczy i... No i tyle, ziomuś. No to zamykając temat, Tomku, bo teraz mogę pytanie zadać w końcu. Jakbyś wystąpił w tym klipie, to jakiego rapera chciałbyś, żeby zarapował twoją zwrotkę? Reto był najlepszy, zdecydowanie. Nie przepadam za Kiza piosenkami. Kto tam jeszcze śpiewał? Mielski, no, nie znam ich nawet. KB ma Albinosa fajnego, to tak, bo ja tak tylko, wiesz, bardziej urywkami słucham, nie mam swoich ulubionych piosenkarzy czy tam aktorów, ale Reto konkretnie, nie? Bujaneczka, cyk, w porządku. A w jakiej piosence ty wychodzisz? Ja nie zmieniam wygranej piosenki, także jak mnie śledzisz, no to powinieneś wiedzieć. Niepewnie to powiedział, nie? To co, kończymy? Czy coś jeszcze chcesz nam powiedzieć? Ja chciałbym tylko podziękować fanom wszystkim, sponsorom, trenerom oczywiście. Nie będzie Tomka Stasiaka Pająka, także pozdrawiam cię, trenerze, serdecznie. Ten pas przyjdzie do Stargardu. Ucałować wszystkich, Buźka. Dziękuję wam za wszystko. A ja życzę wam, żeby ta walka nie poszła na decyzję. Jak pójdzie na knockout 10 tysięcy dla Poli Omilańczuk? To jak... w pierwszej rundzie. To w pierwszej rundzie to 20 tysięcy. Aha, 20, okej. Okay. Dobra, no to w pierwszej trzeba wygrać. No to czekamy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.